Na zdjęciu widać cara Rosji, Mikołaja II i króla Wielkiej Brytanii Jerzego V. Bliźniaczo podobni, dla laika nie do odróżnienia, właśnie tym się dziś zajmę. Dlaczego rodzina rzuciła się sobie do gardeł w 1914 roku? Gdy przyjrzymy się mapie przedwojennej Europy, widzimy, że pod koniec Belle Époque na europejskich tronach zasiadała jedna wielka rodzina. W Wielkiej Brytanii rządził Jerzy V, cioteczny brat Mikołaja II Romanowa. Monarchowie, których matki były rodzynymi siostrami, byli do siebie tak podobni, że kiedy w 1893 roku Jerzy brał ślub z księżniczką Marią, niektórzy goście mieli ponoć składać gratulacje obecnemu tam Mikołajowi. Sami władcy wymieniali częstą i wylewną korespondencję. Właśnie w tych listach wymieniany jest kuzyn Willy, a więc niemiecki cesarz Wilhelm. Zresztą życzliwe korespondencje kursowały pomiędzy całą trójką. Willym, Nikim i Georgem. Poza tą trójką krewniaków, babki Europy, królowej Wiktorii, znajdziemy jeszcze w Hiszpanii, Norwegii, Szwecji i Bułgarii. Wszystko to za sprawą małej do niedawna saskiej dynastii Kłoburgów. Gdy 28 lipca rozbrzmiały działa pierwszowojennych pól bitwy, Niki i George stanęli przeciw Williemu i kuzynowi z Bułgarii. Czemu mimo bliskiego pokrewieństwa, regularnej korespondencji i uroczystości rodzinnych musiało tak się wydarzyć? Było to nieuniknione, gdyż polityka mocarstw musi być bezlitosna. Jak to pisali Mikołaj z Jerzym w swoich listach, Rosja i Wielka Brytania musiały powstrzymać militaryzm i ekspansjonizm Niemiec, kuzyna Williego. Zasadniczym powodem, dla którego Brytyjczycy postanowili wydać Niemcom wojnę, był ich bezprzykładny wzrost gospodarczy i militarny, zagrażający równowadze sił na kontynencie, zwłaszcza w przypadku zbrojeń. Brytyjczykom zaglądał strach w oczy na myśl o gwałtownie rozbudowującej się flocie niemieckiej. Zjednoczone Królestwo upatrywało pochodzenie swej pozycji mocarstwowej w trzech filarach: przewadze ekonomicznej i surowcowej dzięki koloniom, kontroli nad morskimi szlakami komunikacyjnymi za pomocą dominującej innych floty wojennej oraz równowadze sił poszczególnych mocarstw w kontynentalnej Europie, tak aby żadne nie było w stanie zdominować kontynentu i rzucić bezpośredniego wyzwania Brytyjczykom. Niemcy dążyli za to do obalenia wszystkich trzech filarów. Świeżo zjednoczone państwo spóźniło się na podział kolonii, uzyskując jedynie resztki. Ich głód w tym zakresie mógł zwrócić się jedynie przeciwko Francuzom i Brytyjczykom, którzy zdążyli zająć większość dostępnych kolonii. Wspomniane już zbrojenia morskie mogły w niedalekiej przyszłości rzucić wyzwanie dominacji Zjednoczonego Królestwa na wodach. Wynikało to z niemieckiego przekleństwa, jakim było zamknięcie się w miniaturowym Morzu Bałtyckim, a więc łatwym do odcięcia od światowego handlu. No i w końcu trzeci najważniejszy filar. Państwo pruskie zjednoczyło Niemcy i upokorzyło w błyskotliwej wojnie Francję. Powstanie cesarstwa kompletnie zaburzyło równowagę polityczną, gdyż jak pokazały doświadczenia I wojny światowej, był to kraj o potencjale gospodarczym i militarnym, zwyczajnie za duży jak na Europę, zdolny pokonać każdego kontynentalnego aktora, pod warunkiem, że walka toczyła się najwyżej dwóch na jednego. Ta potęga była też bezpośrednim powodem, dlaczego Francja musiała stanąć do walki. Dla niej osłabienie, a najlepiej rozbicie Niemiec było sprawą życia i śmierci. Cesarstwo ciągle napierało ekonomicznie, a hańba wojny z 1870 roku nie dawała spać francuskim elitom. Rosła germanofobia i rewanżyzm. Dzieci musztrowano z drewnianymi karabinami. To miało być te pokolenie, które musi odebrać Alzację i Lotaryngię, musi zmazać hańbę Sedanu, a najlepiej odbyć paradę po ulicach Berlina. Przy czym Francja zdawała sobie sprawę, że realne powodzenie w wojnie zależy od udziału sojuszniczej Wielkiej Brytanii i Rosji. To właśnie dwór Romanowów i jego bezkompromisowa polityka wspierania Serbii stanowiły końcowy zapalnik Wielkiej Wojny. Jak było już powiedziane, Mikołaj II i Jerzy V za wszelką cenę chcieli zatrzymać ekspansjonizm niemiecki. Trudno się temu dziwić, kiedy zauważymy, że w zasadzie cała zachodnia i południowa granica Rosji w Europie i okolicach była obsadzona przez Niemców i ich sojuszników. Rosja musiała ponadto udowodnić, że dalej posiada swój mocarstwowy status, co podważyła nieudana wojna krymska czy tragiczna mała zwycięska wojenka Mikołaja II z Japonią. Jednocześnie Rosja marzyła o dalszej ekspansji w rejonie Kaukazu, cieśnin czarnomorskich i budowie przyjaznych państw na Bałkanach.
Tutaj właśnie pojawia się nam problem turecki. Imperium Osmańskie, wówczas nazywane chorym człowiekiem Europy, tak jak Rosja, miało wiele do udowodnienia, ale raczej nie, że jest imperium, a że ma jeszcze rację bytu. Słabnące systematycznie od końca XVII wieku państwo było podgryzane przez Rosję na Kaukazie, Austro-Węgry na Bałkanach i Brytyjczyków w północnej Afryce. W dodatku targane wewnętrznymi niepokojami, które, tak jak greckie powstanie, doprowadziły do kolejnych ubytków terytorialnych. Kiedy dotamy do tego ogromne zacofanie cywilizacyjne, otrzymamy kraj, któremu w oczy zaglądało rozszarpanie na strzępy. W tej desperackiej sytuacji należało podjąć desperackie kroki, a skoro głównie zagrażające w tym momencie Imperium Osmańskiemu państwa stawały w blokach naprzeciwko Niemiec, to naturalnym ruchem była próba radykalnego odwrócenia losu poprzez rozbicie ich przy wsparciu cesarstwa. Tutaj należy wspomnieć pozostałych dwóch najważniejszych sojuszników cesarstwa niemieckiego. Austro-Węgry były państwem z utajnionymi problemami. Podobnie jak Rosja i Osmanowie, cesarstwo było więzieniem narodu, które na pierwszy rzut oka stabilne w wyniku wojny mogło zadrżeć w posadach. Głównym powodem rozpoczęcia wojny przez Austriaków był zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda i ciągłe tarcia interesów z Rosją na Bałkanach. Na tym obszarze Bułgaria, skonfliktowana z Serbią, patrzyła łakomym wzrokiem na jej tereny. Wreszcie należy omówić same Niemcy. Tak jak podkreślałam wcześniej, po zjednoczeniu, cesarstwo niemieckie było krajem duszącym się we własnych ramach geograficznych. Aby być światowym mocarstwem, musiały zdobyć kolonie, szerszy dostęp do morza, dominację na szlakach handlowych i zneutralizować otaczający je kordon sanitarny państw sprzymierzonych. W zasadzie roszczenia terytorialne w Europie nie miały tu znaczenia. Chodziło jedynie o status polityczny poszczególnych państw sąsiedzkich, co pokazało tworzenie na zajętych rosyjskich ziemiach hetmanatu czy zapowiedź utworzenia marionetkowego państwa polskiego. Niemcy nie mogły okupować całej Europy, ale mogły zarządzać nią poprzez system zróżnicowanych zależności kliencko-wasalnych. Przy czym Niemcy były tak naprawdę jedynym wystarczająco silnym państwem w bloku centralnym, aby toczyć wojnę na równych zasadach z Ententą. Wojna była dla Niemiec wielkim, hazardowym zagraniem. Zagraniem, które prawie się udało w 1914 pod Marną. Zabrakło wtedy o włos, aby wyłamać Francji kły. A jak pokazała historia, Rosja nie stawiałaby wystarczającego oporu armii niemieckiej. O włos zabrakło do niemieckiej Europy.